Dzień dobry, witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam na mój nowy film. Dzisiaj kawa Inka w Waszym towarzystwie, bez cukru, bez mleka. Taką wersję lubię najbardziej. Dzisiaj wybrałam się na spacerek, na taki dłuższy spacerek. Jako że pogoda dopisywała, w miarę można było ucieszyć się z tego, wyjść na spacer, pospacerować. I tak też zrobiłam. To był dłuższy spacer, byłam w parku, pospacerowałam ulicami miasta, co nieco Wam nagrałam. Zajrzałam przy okazji do paru sklepów, do galerii, wszędzie, gdzie po prostu blisko przechodziłam koło sklepu, to tam zajrzałam. No i oczywiście w oczy mnie bardzo uderzyły ceny, to znaczy chodzi mi o ten spadek cen 70%, no to naprawdę bardzo dużo. Także obok galerii w sklepie kupiłam za 35 zł, zobaczcie jaką bluzeczkę, za 35 zł. Dłuższą, bardzo ładny, bardzo fajny materiał, taka delikatna dzianina. Do tych jeansów, które wczoraj kupiłam, idealnie ten kolorek pasuje i taka przedłużana, będzie bardzo fajna stylizacja. Już to widzę, zresztą no, przymierzałam bluzeczkę i jest bardzo, bardzo, bardzo miła. Także za te pieniądze to naprawdę warto. Można było się naprawdę obkupić, to chyba jeszcze te ceny będą takie przez styczeń, nie wiem czy cały, czy może jeszcze za 2 tygodnie, ale naprawdę, jak ktoś chce coś sobie kupić, to o tej porze roku może coś sobie sprawić. Także ja jestem bardzo zadowolona z tej bluzeczki, bo za tą cenę 35 zł, to taka bawełenka jest. To nie jest jakiś tam elastyk, tylko taka bawełenka. Bardzo przyjemna bluzeczka, mam nadzieję, że tak się będzie nosić. Do tych spodni idealna, bo pasuje i kolorystycznie, no i chodziło mi o to, żeby była taka przedłużana. I taka jest właśnie. I taka jest. No i te liście to też taka ozdóbka. Zobaczcie, jaka miła. Też taka ozdóbka. No w każdym razie niewielkie pieniądze, na ile zadowolenia. Także no o tej porze warto jednak te zakupy robić. Jeżeli ktoś ma jakieś konkretne zakupy, to może naprawdę za małe pieniądze się obkupić. Może. No ale... Ale to byłoby tyle. Weszłam tak po prostu, nie szłam w tym celu absolutnie, tak weszłam z ciekawości zobaczyć, pooglądać, no ale skoro mi się taka trafiła za takie pieniądze, no to nie zastanawiałam się, no bo cóż, no 35 zł to nie jest wygórowana cena. No także tak to wygląda. Na dworze, jak wiosna, fajnie się spaceruje, w parku krzewy zielone, drzewa, te które, no jakieś choineczki są zielone, krzewy zielone. Także no, no troszeczkę to wygląda wiosennie. Spacer był naprawdę przyjemny, nieśpieszny, wolno sobie spacerowałam, noga za nogą, bo rzeczywiście wyszłam tylko w tym celu. Dzisiaj mam naprawdę niewiele Wam do powiedzenia, bo po prostu nic się nie wydarzyło takiego, o czym mogłabym się z Wami podzielić. Po prostu taka tylko informacja o moim spacerku, tylko weszłam przywitać się z Wami, powiedzieć Wam właśnie dzień dobry, przywitać. No i to tyle, i to tyle. Także dziękuję Wam bardzo za to, że tu zaglądacie, za to, że ze mną jesteście. Na razie, do zobaczenia i usłyszenia. Na razie, pa, pa. Dzisiaj sałatka wiosenna. Na dworze pogoda wiosenna, więc tak mi zapachniała taka sałatka, więc postanowiłam dzisiaj sobie zrobić. Więc ugotowane ziemniaki, jajka, ogórki kiszone, można dodać korniszony, jak ktoś lubi. No i sporo zieleniny. Tutaj mam szczypiorek i koperek. Zieleniny bardzo dużo. No i oczywiście jogurt naturalny, bo to będzie z jogurtem.
W każdym razie tu chodzi o to w tym wszystkim, żeby te składniki nie kroić na drobno. Ziemniaki muszą być tak pokrojone, no troszeczkę, no żeby ta kostka była większa. I tak samo z jajkami. Nie zdrabniać. I tak samo z ogórkami, żeby to było po prostu, żeby nie była taka ciapalapa, tylko żeby to było, no, widać i czuć tą sałatkę. Tak to właśnie wygląda. Także biorę się za mieszanie. Już pachnie taką świeżością, no koperek robi swoje, szczypiorek, także zaraz Wam pokażę wymieszaną sałatkę. Sałatka gotowa. Bardzo apetycznie wygląda i tak smakuje. Można ją podawać z mięsem, z jakimś usmażonym kotletem. Bardzo smakuje z rybą. I na przykład można zjeść jako samą taką sałatkę, jako przekąskę i na kolację. Bez chleba, bo tu są ziemniaki, więc naprawdę jest bardzo pożywna i smaczna. Dodałam jogurt bez żadnego majonezu, tylko jest wymieszane, sól, pieprz. Można dodać też, wycisnąć czosnek, jeżeli ktoś lubi. No ja akurat nie zostawiłam tą wersję taką, jaka jest, ponieważ ogórki zawierały sporo czosnku, więc jest taki smaczek z czosnkiem. Także smakuje wyśmienicie i może być naprawdę stosowana do różnego rodzaju dań. Polecam. No, pyszności spróbowałam, mówię Wam, bardzo smaczna. Ziemniaczki są właśnie takie nierozdrobnione. Pycha.